To będzie to ostatnie nauczanie z cyklu Wewnętrzne życie Kościoła. Zakończymy sobie do dzisiaj, potem zrobimy z tego płytę. I będzie to naprawdę warto, żebyśmy potem mogli sobie tego przesłuchiwać jeszcze wielokrotnie, bo to, o czym mówiliśmy przez te ostatnie miesiące, to też między innymi doprowadziło do tego, że sporo osób od nas odeszło. To ten cykl postawił kropkę na i. Wewnętrzne życie Kościoła. Gdy się pięknie mówi o Bogu, kiedy się nie mówi o Bogu, kiedy to nie ma związku z Twoim funkcjonowaniem codziennym. To jest fajne. Dlatego łatwiej być poza Kościołem niż w Kościele. Łatwiej dla duszy. Rozumiesz? Łatwiej. Ludzie wybierają życie poza Kościołem albo życie w czymś, co ma pozór Kościoła, no bo jak są nowonarodzeni, to im ciężko jest nie widzieć się z wierzącymi, to dobierają sobie takie grupy wierzących, które są zaburzone na takim samym poziomie jak one i tworzą taki klub wzajemnej adoracji, nazywając to Kościołem. Rozumiecie? I w tym momencie mówią, my też mamy Kościół. Nie, nie macie Kościoła. Macie grupę wzajemnej adoracji, która w żadnym wypadku nie spełnia uwarunkowań Kościoła. Ale wewnętrzne życie Kościoła to jest coś, co jest na co dzień. To jest tak jak wewnętrzne życie rodziny. Można dużo gadań głosić o rodzinie, ale coś innego przeżywać tą rodzinę. Mnie zawsze zadziwiało, jak na przykład ksiądz, który nie miał bladego pojęcia o małżeństwie, on robił nauki przedmałżeńskie. To w ogóle dla mnie zawsze było takie zaskakujące rzeczy w ogóle, bo to skąd on to wziął? No powiedział, to wziął z Biblii. Albo prywatnie on to wziął. Prywatyzowane, nie wiem, może. Ale wewnętrzne życie Kościoła jest życiem codziennym, jest czymś naszym codziennym. To jest dla nas istotne. I dzisiaj zakończymy ten cykl. Chcę troszeczkę dzisiaj mówić o działaniu Ducha Antychrysta i jak to w ogóle funkcjonuje, żebyśmy to zobaczyli, jak to działa w Kościele na ogóle sobie. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyśmy zrobili, to sobie obejrzeli w ogóle postać Antychrysta i obejrzeli ją na dwojaki sposób. Po pierwsze, Antychryst, który ma przyjść i wiemy, że on przyjdzie, tak? Przyjdzie sobie tutaj Antychryst. Nie wiem, czy on już żyje fizycznie, czy nie żyje fizycznie, to jest rzecz tajemnicza i są dywagacje różne, natomiast to nie ma dla nas większego znaczenia na tą chwilę. Przyjdzie Antychryst i przyjście Antychrysta będzie związane tak naprawdę z końcem epoki. Krótko powiedziawszy, dobra wiadomość jest taka, że zanim przyjdzie Antychryst, to my się zabierzemy pierwszym transportem. Dobrze jest? Dlatego bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o Antychrysta, to jest to, żebyśmy się tym specjalnie nie przejmowali. I chciałbym, żebyście tak w taki sposób święty, egoistyczny sposób do tego podeszli. Krótko powiedziawszy, nas nie będzie podczas, kiedy ta kanalia zacznie działać sobie po całej ziemi. Ale nie chcę mówić o tym Antychryście, bo on nas nie obchodzi za specjalnie. Czyli o tej osobie Antychrysta. To nie jest dla nas aż tak ważne na dzisiaj. Kiedyś będziemy mieli jakiś więcej czasu, bo tym powiem, że to tu nagrywam. Natomiast ja chcę mówić o duchu Antychrysta. Ja chcę mówić o czymś, co stoi za osobą Antychrysta. Co to jest duch Antychrysta? Duch Antychrysta jest to duch antychrystusowy. Nie duch antyboży, pamiętajmy. Nie antyboży. Duch Antychrysta nie eliminuje Boga. On nie mówi, nie ma Boga. On mówi, ja wierzę w Boga. Duch Antychrysta wierzy w Boga. W ogóle diabeł wierzy w Boga. Demony wierzą w Boga. Jak ktoś do mnie mówi, ja wierzę w Boga, ja mówię, ale co to dla mnie za informacja? Tak jakbyś powiedział, że Szwecja zaczyna się na szy. Wiecie, bez przesady. To nic dla mnie nie znaczy. Nic. Że ty w Boga wierzysz. Co Boże mówi wyraźnie, że demony też wierzą i drżą. To wierzące są te demony. Demony są wierzące. Się zastanawiam, demony są wierzące, niektórzy wierzący są niewierzący. To demony są wierzące. Szok. Nie? Wiecie, jak są wierzące demony?
że aż drżą, aż się trzęsą w ogóle ze strachu przed Bogiem. Tak wierzą. To dopiero wierzący naród. Ja osobiście łatwiej mam z demonami niż z ludźmi wierzącymi w Kościele. Bo do demona to mówisz, człowieku, on w ogóle wierzy w to, co mówisz. To wierzący temu. Ja naprawdę nie mam problemu z wyrzucaniem demonów. Podchodzisz do demona, wyjdź, on mówi dobrze. On się boi, wiesz o co chodzi. Tak? A do wierzącego powiedz, ogarnij się, on mówi, daj spokój, Duch Święty prowadzi. Żaden demon jeszcze mi nie powiedział, że go Duch Święty prowadzi. Jak na niego ryknąłem, to wyszedł. Tak? Na chrześcijanina, czy po dobroci, czy nie po dobroci, rozumiesz, to człowieku, to nic tego, zgubnie w nosie, co ty mnie tutaj, mówi, wiesz. Już mnie nauczyłeś, że do nieba idę, to teraz mnie możesz nagwizdać. Duch Antychrysta. Duch antychrystusowy. Przeciwny Chrystusowi. Przeciwny Chrystusowości. Nie jedynie przeciwny Jezusowi jako osobie. Nie, to nie jest duch antyJezusa. To jest duch antychrysta, to jest duch antychrystyczny, przeciwny Chrystusowi. Jezus, tak, nasz Pan i Król, On zostaje Chrystusem. Tak? On jest Chrystusem, ale On jest Chrystusem, jakby to powiedzieć, z nominacji, z nadania. Rozumiecie? On jest jakby, ja zawsze mówię, imię Jezus, zawód Chrystus. Z zawodu Chrystusem On jest. Jezus, ten jest z zawodu Chrystusem. Chrystus oznacza, ja kiedyś robiłem takie nauczanie na ten temat, Chrystus oznacza osobę powołaną do wykonania jakiegoś zadania i absolutnie do końca wyposażoną, aby to zadanie wykonać. To jest Chrystus. Dokładnie namaszczony, wyposażony do wykonania konkretnego zadania. On konkretne zadanie miał. Nie wiem, czy wy zauważacie, jak on w ogóle mówi, ktoś na przykład tam kobieta mówi jakaś tam, nie wiem, syrofenicjanka czy jakaś inna, mówi do niego, przyjdź i wypędź demona z mojej córki, tak? A ten do niej mówi, a w ogóle mnie nie posłali tutaj do innych, tylko do Żydów. Ty nie idę. Ty czujesz klimat? To nie idzie on, mówi do mnie. To mama mówi, do synów mnie posłali, do córek. Ty nie jesteś tam córka, ty nie jesteś z rodu Izraela, to cię nie idzie. No i ona w ogóle pada na kolana, rozumiesz, kobieta wiary. Mówi, Panie, ale i szczenięta jedzą spod stołu swoich panów. On mówi, dlatego słowa pójdę i dlatego słowa idź i córka twoja jest uwolniona. Dlatego w ogóle dla wiary jej, tak? Natomiast widzimy, że jest posłany gdzieś, on był posłany w tamtym czasie i słowo Chrystus oznacza posłany, wyposażony do wykonania konkretnego zadania, namaszczony. Prawda? Stąd też sformułowanie, że ktoś jest namaszczony do tego, czy też namaszczony do czegoś innego. Jeden jest namaszczony, aby głosić, drugi jest namaszczony, aby na przykład zarabiać dużo więcej pieniędzy niż ktoś inny jest namaszczony do tego, aby usługiwać jakoś inaczej. Namaszczenie. Ale zobaczcie, to jest jakby skoncentrowana siła na jakimś zagadnieniu. To nie jest po prostu, o, jestem do wszystkiego, jestem wagabunda. No niekoniecznie jesteś wagabunda. Jesteś ukierunkowany. I tutaj widzimy Chrystusa, prawda? Który On ma za zadanie, jakie On ma za zadanie? Jakie On ma zadanie? On ma zadanie zbawić ludzkość od grzechów ich. On ma zadanie również zaprezentować Ojca na ziemi, prawda? I On to robi, ten Chrystus. Wszystko, co mówi, co czuje, co uważa, prawda? Jest Chrystusowością, bo On w każdym swoim słowie, czynie, poselstwie, działaniu, myśli, emocji, a? On prezentuje Ojca, a więc to jest Chrystusowość. Więc Chrystusowością są wszystkie działania Jezusa, wszystkie koncepcje Jezusa, poglądy Jezusa, emocje Jezusa, że w tych sytuacjach się wściekł, a w tych sytuacjach w ogóle leżał do góry kołami i spał. Prawidłowe emocje. Zobaczcie, to jest szok. Ktoś mówi,
Co mam zrobić ze swoimi emocjami? Ja mówię, najpierw je osądź. Zobacz w ogóle, co one się, co się dzieją, co się dzieje. Kiedy jest awantura, człowieku, wichura, dym, człowieku naokoło, wszyscy rozwolnieni, rozmierzą, śpi. I w ogóle go nie rusza. Zdrowe emocje. Wierzący człowiek na ulicy. Tak? W innym momencie wchodzi do świątyni, wszyscy przychodzą, ho, 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 elegancko, człowieku, szaba, wszyscy do świątyni, tę owieczkę, ten gołąbka, tamten nożyk na ostrzu, wszystko lecimy dzisiaj pięknie, tak, a on wpada, człowieku spocony, kopa w jedną ławkę, kopa w drugą ławkę, babi zlał. Co tu jest? Mówi. O, szabat im zrobił. Czujesz? Wziął im rozpierduchę, zrobił fizycznie, człowieku, i teraz, na przykład, ktoś mówi, a ja tam nie mam takiego gniewu na nieprawdę. Ja mówię, bo masz krzywe emocje, zaburzony jesteś. Jeśli gniewasz mnie na nieprawdę, to masz zaburzenie wewnętrzne. A jak się gniewasz, jak ktoś ci napluje w twarz, tak, to też masz zaburzenie wewnętrzne, tylko z drugiej strony. Jedno masz z tej mózgu, drugie z tej. Bo Jezusa ukrzyżowali i on do nich żalu nie miał. Tak? A jak handelek odstawiali na podwórku w świątyni, to i zlał. Jak była burza, to spał. Rozumiecie, o co chodzi? Jak wszyscy szli spać, to on na górę wchodził i się modlił 12 godzin. W ogóle odwrotny był. Jaki on był odwrotny, to człowieku szok. A to jest Chrystusowość. 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 Oni gdzieś tam po cichutku stają, a tu jest napisane, wielkim głosem chwalił Pana. Stali się dar. On stał się dar. Dokładnie brzmi wielkim głosem. Tak? Ja mówię, przetłumacz sobie to z oryginału, co on tam robił. Zobaczysz, co to był ten wielki głos. Chcę, żebyście zrozumieli, że duch antychrysta to duch działający przeciwko wszelkiej formie chrystusowości. To jest to, co on chce robić. Znajdźcie sobie pierwszy list Jana. Drugi rozdział. Tylko na tym drugim rozdziale dostaniemy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Od 18 do 27 wersetu. Będziemy sobie po kolei to czytali. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz jest wielu antychrystów. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Dokładnie jest napisane, oto już wielość antychrystów powstało. To jest przedziwne. Wielu to oni tak przetłumaczyli, bo dobra, wielość, to słowo, ono określa ducha. To jest pewnego rodzaju byt, który wpływa na wielu ludzi. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wielu antychrystów poprzedza przyjście głównego antychrysta. Duch antychrysta działa przez ludzi, którzy wprowadzają przez lata, wieki pewne moduły myślowe, które są natury antychrystycznej. Te moduły myślowe są absorbowane przez społeczeństwa i kultury. O to tu chodzi. Krótko powiedziawszy, duch antychrysta przygotowuje przyjście antychrystowi samemu. Przygotowuje mu grunt, rozumiecie? Tak jak się obraz gruntuje, prawda? Żeby się dobrze przyjmowały farby, tak samo wygląda to tutaj. Duch antychrysta przygotowuje grunt. Przygotowuje grunt. Jest to dowód na czasy ostateczne. Tutaj jest napisane, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Z czego poznajemy, że to ostatnia godzina? Że to już jest końcóweczka. Stąd, że wielość antychrystów powstaje. Że myśl antychrystyczna manifestuje się. Dlatego ja jestem, jest wiele czynników wskazujących na bardzo szybkie przyjście Pana Jezusa, co się też wiąże z opuszczeniem przez nas tej planety. I jednym z tych czynników jest to, że jakby duch antychrysta manifestuje się w dzisiejszych czasach jak nigdy dotąd. I ja zaznaczam, duch antychrysta
to nie jest jakaś zła siła. To nie są mordercy, gwałciciele, złodzieje. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To nie są moralne rzeczy. To jest antychrystusowe coś. Czyli dokładnie przeciwne temu, co myślał, mówił, uważał, prezentował Chrystus. Dam wam przykład. Jest taka kobieta, nasza siostra w Chrystusie, która jeździ na wózku inwalidzkim. I ona nie wiem, czy ona żyje jeszcze, czy już odeszła do Pana, trudno jej powiedzieć, ale ona była taką zawsze zacnie, przez wiele, wiele lat uważana za bardzo zacną osobę w świecie chrześcijańskim. Bo ona na tym wózku przyjeżdżała, robiła konferencje, mówiła, że to, że ona na tym wózku siedzi, to nic jej nie przeszkadza, że to w ogóle ona tak kocha Jezusa i w ogóle. I ona między innymi rozkręciła taką służbę pomocy dla chrześcijan, którzy są kalekami, poprzez to, że otworzyła fundację, która ta fundacja działa na pewno do tej pory. Fundacja tam między innymi, jej głównym zadaniem było produkowanie wózków inwalidzkich, żeby je za darmo rozdawać ludziom na całym świecie, a przede wszystkim chrześcijanom. Na początku mojego nawrócenia byłem w takim religijnym kościele i ona tam była bardzo szanowaną osobą i ta jej służba była bardzo szanowana. Kiedyś był taki odczyt na ten temat i potem było takie zapisywanie się, kto by chciał się włączyć w tą służbę. Ja mało wiedziałem o duchowości w tamtym czasie. Ale tyle, ile ja wiedziałem, tak? To pozwoliło mi zrozumieć, że to coś jest antychrystusowe. To jest coś antychrystusowego. Bo ja w swojej Biblii, chociaż oni nie uczyli nas tego, ja czytałem cały czas, że w ogóle Jezus chodził i uzdrawiał ludzi. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Jezus komuś wystrugał człowieku kulę z papieka. Nigdy nie widziałem. Nie widziałem, że leży sparaliżowany, Jezus przychodzi i mówi, słuchaj, mam tam układy w ogóle w Sanhedrynie i już tutaj załatwię rentę. Ja mnie spadł. Jezus. Że pierwotnym susu jestem. Ja ci załatwię, ja ci rentę załatwię. Nie. Zauważyliście, on nikomu rentę nie chciał załatwić. Nikomu. On nigdy nie powiedział do żadnego chorego człowieka, który tam leżał, tak? Bóg ma plan dla twojego życia. 40 lat tu leżysz w tym śmierdzącym wieży. Jeszcze poleżysz 20, potem umrzesz i odbierzesz nagrodę. Pościerpiał za coś Izraelitą. Tak nie powiedział nikt. Zauważyliście to? Jezus wszystkich uzdrawiał. Ja czytałem o tym w mojej Biblii. I teraz ja patrzę, a oni chcą, żebym ja się zgadzał na to, co oni do mnie mówią i żebym się podpisał, że ja też będę łożył finansowo na tę produkcję wózku. I słuchajcie, ja mówię, przecież to jest, mówię, duch antychrysta. Patrzyłem na nich, ja już wtedy takie rzeczy dochodziłem, mówię, ale wiesz, to się nie mieściło w mojej głowie, bo tego nikt mi nie potwierdza. Mówi, to bardzo dobrzy bracia i siostry z Ameryki przyjechali tutaj. Trzeba im pomagać, trzeba sobie pomagać. Ja po latach dopiero zacząłem to widzieć, to duch antychrysta, jakie wózki inwalidzkie. Ja nie mam zgody na to, żeby ludzie chorowali. Rozumiecie? Ja nie mam zgody, żeby ludzie upierzli. A co dopiero, żeby na wózkach jeździli. Mój Chrystus nie po to umarł na krzyżu Golgoty, żeby można było teraz zgadzać się na to, aby ktoś jeździł na wózku. Rozumiesz? Ja to mogę sabotaż zrobić najwyżej, w ten wózek wsadzić, proszę ciebie, patyk, żeby sprycha pękła, aby się człowiek zatrzymał i mógł głosić Chrystusa ukrzyżowanego. No nie tak. To jest antychrystusowe. Zobacz, ale jakie to humanistyczne jest warte. Złóżmy się, kupmy wózek. Kupmy mu wózek. Bolące to jest dla humanizmu. Co mówię? 19 werset. Wyszli spośród nas
lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Antychryści, inaczej duch antychrysta, wywodzi się ze środowiska chrześcijańskiego, z nauki chrześcijańskiej. Zrozumcie to. To z nauki chrześcijańskiej się wywodzi. On czytaj. Wyszli spośród nas. No. Spośród nas oni wyszli. Lecz nie byli z nas. Czy to oznacza, że oni nie byli narodzeni z Bożego Ducha? Niekoniecznie. To jest bardzo ważne. No niekoniecznie nie byli narodzeni z Bożego Ducha. Widzicie, można być narodzonym z Bożego Ducha, a pójść za Duchem Antychrysta. I całe życie na ziemi spędzić w zwiedzeniu. No. Przecież ja znam ludzi, którzy... Ja w ogóle znam ludzi, którzy mnie prześladują. Bardzo poważnie. Jadą ze mną jakieś dzikie. Ale większość z tych ludzi, posłuchajcie, normalnie poznała Jezusa. Ja w życiu bym nie zaprzeczył, że oni Jezusa nie poznali. Ja wiem, że oni poznali. To są moi bracia i siostry. Ze mną przecież najwięcej jedzie moich krewnych. Moich braci i sióstr. Rozumiecie? Dlaczego? Kiedyś takiemu jednemu pastorowi, że mówię, działasz pod wpływem ducha antychrysta. Pastor bardzo do niego kościoła w Polsce. Wystąpił przeciwko pewnej rzeczy, o której powiedziałem. On mówi, nie, ja występuję przeciwko twoim poglądom. Ja mówię, ale moje poglądy są chrystusowe, chłopie. To jest chrystusowy pogląd. Że ty się z nim nie zgadzasz, to jest twoja osobista tragedia, nie moja. Natomiast chcę cię poinformować, że działasz pod wpływem ducha antychrysta. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, posłuchajcie, byliby pozostali z nami. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Ja do ludzi mówię tak. Nie można opuścić prawdy, nie pokłóciwszy się z prawdą. Musisz się pokłócić z prawdą. Uznać prawdę za coś problematycznego. I wtedy odchodzisz od prawdy. Rozumiesz, o co chodzi? Lekarstwem na to jest pokuta. No pokuta, stara, dobra pokuta człowieku, ona jest jak penicylina krystaliczna. Człowieku, walisz piątkę, raz, drugi, trzeci, czego stajesz na nogi, oni ci się otwierają jak żabie, jak do przodu będziesz. Pokuta. Tak? Uznanie faktu swojego błędu, tak? Przyjście do Pana, by Panie, tak, nawaliłem, jestem. Bóg mi, dobra, idziemy, zapomnij. Ja zapominam, ty zapominasz, lecimy. Tak? Gdyby byli spośród nas, to by nie odeszli od nas. To jest bardzo proste. Czyli gdyby myśleli myślą chrystusową, to by nie odeszli od nas. Jak on zatem zaczęli myśleć myślą antychrystusową? Czyli to duch antychrysta. Czy duch antychrysta? To jest duch antychrystusowy. Antychryści wywodzą się ze środowiska chrześcijańskiego. Duchy antychrystyczne wyprowadzają ludzi ze środowiska chrześcijańskiego. Dowodem na to, że ludzie ci działają pod wpływem ducha antychrysta jest fakt, że odeszli od prawdy. Ktoś, kto odchodzi od prawdy, ludzie, prawda jest prawdą. Ktoś, kto nie akceptuje prawdy, to jest człowiek, który nie akceptuje autora prawdy. Rozumiecie? Nie akceptując prawdy, nie akceptujesz autora prawdy. To bardzo proste. Tak? To bardzo proste. Nie możesz powiedzieć, akceptuję Ciebie Boże, nie akceptując Jego prawdy. Gdyż miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy przykazań Jego. No i co zrobić? To akceptujemy te prawdy. Jak Bóg mówi, że to jest tak, to jest tak.
I teraz jeżeli odchodzi ktoś od tego, to znaczy, że on odchodzi pokłóciwszy się. Czyli on działa w systemie myśli przeciwnej. Przeciwna myśl. Myśl antyprawdziwa, czyli antyautorska, czyli antychrystusowa. Czyli duch antychrysta. 20:21. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że każde kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Masz namaszczenie od świętego i wiesz wszystko. W twoim duchu istnieje absolutna pełnia informacji związanej ze wszystkimi potrzebnymi ci prawdami do życia i pobożności. Tak? To namaszczenie powoduje, że umiesz oddzielić w tobie prawdę od kłamstwa. Jeżeli potrafisz oddzielić w tobie prawdę od kłamstwa, koncentrując się na wewnętrznym człowieku i korzystając z tego, co jest wewnętrznym człowieku, to z automatu zaczniesz namierzać wszystko wokół ciebie, co jest nieprawdziwe. Namierzysz ducha antychrysta. Namierzenie ducha antychrysta nie jest trudne. U Boga jest wszystko tak lub nie. Białe lub czarne. Rozumiecie? Ja zawsze mówię, w odcieniach jest piekło. Tam są wszystkie odcienie. Rozumiesz? W niebie jest kurczę jakoś tak. No. Tak to tak. Nie to nie. Chcesz być ze mną? Dobrze. Nie chcesz iść. I to rozumiesz, takie piekle nie ma problemu. Tam się dla każdego coś znajdzie. Rozumiesz? Kłamstwo i prawda nie mają ze sobą nic wspólnego. Jeżeli ktoś idzie za duchem antychrysta, to namaszczenie, które jest na tobie, rozumiesz, zacznie to trzaskać pod warunkiem, że będziesz skupiony na wewnętrznym człowieku. Rozumiesz? I nie zaczniesz się skupiać na tym, co jest na zewnątrz. To, że wokół ciebie wiele ludzi podejmuje złe decyzje, to nic nie znaczy. Ja w ogóle kiedyś postanowiłem bardzo prosto, że w ogóle nie ma znaczenia, kto odejdzie od prawdy. Ja nie odejdę. Kiedyś Jozue fajnie ustał przed całym zborem izraelskim i mówi tak. Już to był stary ten Jozue tam, który przed siebie. Mówi tak. Będziecie służyć Panu? W ogóle wiesz, już zebrał i podzielił im to siebie, w ogóle tam wszystko porobił. Już się łysną ustawili. Będziemy służyć. Tak, będziemy, Jozue, będziemy służyć Panu. A to wiesz, stary prorok mówi tak, Jezusze, nie będziecie służyć Panu. Ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. Tam taką deskę w domu właściwie. Powiesz to. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ja nie wiem, kto jeszcze będzie służył Panu. Ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. Ja i dom mój nie odwrócimy się od prawdy. Kto jeszcze, ja nie wiem. Bo to, rozumiecie, o co chodzi? Każdy swój ciężar chodzi. Wokół ciebie wielu ludzi może odchodzić od prawdy. Może mieć w ogóle, mogą ci wszystko wyjaśnić, dlaczego oni od niej odchodzą. Więcej, mogą ci powiedzieć, w ogóle my nie odchodzimy od prawdy, to jest w ogóle inny punkt widzenia. Jaki inny punkt widzenia? Co to jest inny punkt widzenia? Nie ma innego punktu widzenia. Ludzie, ja się przyjaźnię tutaj w kościele z różnymi ludźmi, którzy mają tak inne punkty widzenia niż ja, że się w głowie nie mieści. Ja w ogóle nie wiem, jak ja się w ogóle jestem w stanie przyjaźnić z różnymi ludźmi, no bo mają inne punkty widzenia, są inni. Ja mam, ludzie, ja mam 8 lat szkoły podstawowej, ja to w ogóle ci, to dobrze, że ja się wysłaniam, to jest cud, że ja się normalnie wysłaniam. 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia, słuchajcie, ja naprawdę to, mi w 2001 roku Bóg język zmienił. Przecież nie mówił. Ja każde słowo to było bluźnierstwo. Ja później jeszcze te demony to po dziadku przeszły. Ja miałem takiego dziadka, Antoni miał na imię. Dziadek dopiero był człowieku tym. Dziadek bluzgał na wszystko. No, jak on bluzgał? Ja różnych ludzi słyszałem, jak bluzgają, ale jak mój dziadek bluzgał, to był mistrz świata w bluzganiu. On przeklinał wszystko i wszędzie. Rozumiesz, co chodzi? Wszystko i wszędzie, łącznie z kluczem na telewizor, jak Gierka widział. Ja to dziś pamiętam, jak byłem mały Gierek, przypomniał, demon! I on wszystkie to życie i bolszewicy dla niego byli.
Ja mówię, pierwszego skinheada, którego poznałem, to był mój dziadek i babcia. Pierwszy ich maszyna. Wszędzie Żydów w ogóle. To wszystko Żydzi, ja w ogóle. Potem jak się nawróciłem do Boga, to w ogóle pierwsze rzeczy to był, ja pokutuję w ogóle z antysemityzmu w ogóle, bo to zostało mi tam. Rozumiesz, mi duch antysemityzmu to na panie wszedł w ogóle, wiesz, przez dziadka i babcię. Między innymi, a też i bluźnierstwa w ogóle. Klon? Człowieku, jak nie wiem. Tak? I teraz ja nawracam się do Jezusa, Bóg mi zmienia język. On zmienia w ogóle wszystko. Zaczyna robi we mnie takie rzeczy, że ja jestem w szoku. I teraz ja na przykład dzisiaj ja się przyjaźnię z ludźmi, którzy są ode mnie mądrzejsi, lepsi, którzy no w ogóle pod wieloma względami mają, mówią coś do mnie często, ja po prostu przyjmuję to, co oni do mnie mówią, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, że ci ludzie doświadczyli pewnej rzeczy, których ja nigdy nie doświadczyłem. Ja w ogóle pokornie przyjmuję jakąś informację od tych ludzi. Rozumiesz? W ogóle i się z tym nigdy nie boksuję, tak? Dlaczego się mam z tym boksować? Jak ja wiem, kim ja jestem, skąd ja pochodzę i dokąd ja idę. Ja mam tak tożsamość ugruntowaną w Chrystusie, rozumiesz, że ja w ogóle nie podnoszę takiego tematu. Czy ja się czuję gorszy czy lepszy. W ogóle to dla mnie nie istnieje taka przestrzeń, tak? A więc ja buduję relacje i ja mogę budować relacje. Ja mogę kochać, mogę się przyjaźnić, mogę być blisko. I okazuje się, że mimo tak różnych poglądów, my mamy jedną myśl i jedno zdanie. Jak ktoś przy... I teraz pojawia się jakaś inna myśl lub inne zdanie, tak? Już ja to wyczuwam, człowieku, jak bulldog na odległość. Ja mówię, co ty gadasz w ogóle? A bo ja mam takie poglądy. Jakie ty masz poglądy? To są antychrystusowe poglądy, ty. Ale tak mnie Duch Święty prowadzi. Ja mówię, to nie jest Duch Święty. To nie jest Duch Święty. Duch świni to może być świński duch. Tak? Jakiś, a nie święty. Bo Duch Święty, tak? On powtarza wszystko, co powiedział Jezus. I pośle wam pocieszyciela. I przypomni wam wszystko, co powiedział Jezus. Co ten Duch Święty ci może powiedzieć? Tylko myśl Chrystusową. I uwielbi Go i uwielbi mnie w was. Co on zrobił? No uwielbi Chrystusa, Duch Święty. Jak ludzie do mnie mówią, co im mówi Duch Święty, ja mówię, człowieku, może ty lobotomię musisz mieć, ja nie wiem, coś chcesz zrobić musisz. Przecież to niemożliwe, żebyś ty naprawdę w to wierzył, że to jest Duch Święty. Przecież to jest w ogóle niezgodne z fundamentalnymi prawdami chrystusowymi, tak? To jest Duch Antychrysta, mówię. Taki mały na razie. Mały tam. Się kręci przy tobie, wije się, już cię wita z gąską tutaj powoli, bo już ci puka. Pozwoliłeś mu przez ostatnie miesiące, żeby ci tam rósł, wyjął, zaczyna pukać, zaczyna wchodzić w ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Zaraz cię wypchnie od mojej obecności. Zaraz ci będę niewygodny. Byłem ci wygodny przez długi okres czasu, ale niewygodny jestem razem. Dlaczego jestem niewygodny? Co ci się ukształtowało, Pani? Ja jestem taki sam od początku, cały czas non-stop człowieku. Cały czas. Bo prawda jest cały czas taka sama. Od wieków taka sama stara prawda. Białe to białe, czarne to czarne. Chłop to chłop, baba to baba. To wszystko jedno, rozumiesz, to wszystko jest dawno temu zrobione, zaplanowane. Tu nie ma co mieszać. Tu się nic nie pomiesza. Masz namaszczenie, żeby trzasnąć każdą formułę antychrystyczną. I proszę cię, nie bój się tego. Bo te wersety zachęcają do tego, żebyś ty osądził zjawiska, które są wokół twojego życia. Żebyś nie podchodził, o, tam coś się dzieje. Nie, dzieje się na moim terenie i na tym terenie, na którym to się dzieje, ja sprawuję władzę i ja tą sytuację osądzę i ja ją odpowiednio ustawię. Bo to jest moje podwórko, moje podwóreczko. Co tam się dzieje na sąsiednim podwóreczku, to niekoniecznie ja tam w ogóle mam dojść. Ale tutaj tak. Mnie nieraz, pamiętam, ktoś mnie tam manipuluje, mówię do tej osoby wreszcie po jakimś czasie, mówię, posłuchaj, ja jestem tak odporny na manipulacje. Naprawdę, bardzo odporny jestem. Nie manipuluj. Ja cię nie manipuluję, ja chcę ci przekazać swoje, mówię, człowieku, przecież ja zęby zjadłem na tym powiecie. Przecież ja sam manipulowałem przez lata ludzi.
sam człowiek. Firmę taką mieliśmy, Ogólnopolski Bank Informacji Gospodarczych. Tak informowaliśmy o wszystkim, że mieliśmy wszystkie informacje świata. Ja byłem znany, człowiek, ja miałem na jednej sekretarce Biuro Ochrony Rządu, na drugiej Peter Wagner, mecenas Peter Wagner, w czym mogę pomóc. Rozumiesz, to w ogóle wiesz, to ja mówię, przestań, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Wiesz, nie manipuluj mną. Bo to jest duch antychrysta. U niego tak, to tak, nie, to nie. No zanim ktoś do mnie mówi, błogosławię cię. No nie błogosławisz. Pozdrawiam, bo ja nie pozdrawiasz, bo to jest przesady. Ani mnie nie błogosławisz, ani mnie nie pozdrawiasz. Nie lubisz mnie. Tak? Uważasz, że jestem zakałą w ogóle w twoim życiu, że jestem manipulantem i w ogóle to nieprawda, że mnie błogosławisz i pozdrawiasz. Prawda jest taka, że mnie nie chcesz oglądać na swoje oczy. Powiedz, nie znoszę cię. Nie mów, że mnie błogosławisz. A to wiecie, tak sobie mówię, iść Ci Bóg błogosławił. Religijne zajawki wszystkim. Pokłóci się, pokłóci ze mną, a ja Cię błogosławię. Ja mówię, czy Ty jesteś głupi całkiem? Pokłóciłeś się ze mną przez chwilę jakąś w ogóle fundamentalną kwestię, że to krzesło, a nie stół, rozumiesz? I Ty do mnie teraz mówisz, że zostajesz przy swoim zdaniu, że to jest stół, bo Ciebie tak Duch Święty prowadzi po ty stół, widzisz? Rozumiesz, o co chodzi? Mówisz, że ja się mylę, mówisz, ale ja Cię błogosławię. Mówię, idź po Cię prasnę, dobrze, że jestem w ogóle już po tej dobrej stronie mocy, ludzie. Ja się już Wejder nie budzi. 22 werset. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Czyli okazało się, że w ogóle dla wielu ludzi w tamtym czasie to nie było problemu, że Jezus w ogóle tutaj sobie chodzi po tej ziemi, robi jakieś rzeczy tam, rozumiesz? Ale oni przeczyli, że jest Chrystusem. Zobaczcie w ogóle, przecież faryzeusze i sadyceusze to się przychrzaniali do Jezusa o konkretne rzeczy. Oni się w ogóle nie o wszystko przychrzaniali. Oni nie mówili do Niego, nie wolno Ci tam chrzcić, nie wolno Ci w ogóle mówić o Bogu. To wcale nieprawda. Zobaczcie, o co oni się przychrzaniali. Że im psuł religijne rzeczy. To nawet nie był problem z uzdrowieniami. Bo oni się nie w ogóle... Nie, rozumiecie to? Duch antychrysta w ogóle nie stoi w opozycji wobec pewnych rzeczy. On ich może nie lubić, ale nie będzie stał w opozycji. Dlatego na przykład ludzie będący pod wpływem ducha antychrysta mogą uzdrawiać chorych. To jest ten problem. Jezusowi nigdy nikt nie zarzucił, że on nie może uzdrawiać chorych. Ale pamiętacie, o co się przypisali do niego? A dlaczego ty go uzdrowiłeś w sobotę? A trzeba było poczekać następnego dnia po uzdrowieniu. A to szabat jest. Trzeba leżeć do góry kołami, że się nie uzdrawia. Tak? Zobaczcie, o co się przychrzaniali do Jezusa. Że rozwalał system antychrystyczny. Że wchodził jako Chrystus. Co to znaczy? On wchodził i mówił, ja jestem prawem. Kto wierzy we mnie? Jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. Ja jestem Tora. Ja jestem ołtarz. Ja mam ofiara na ołtarzu. Rozumiecie, o co chodzi? O mnie jest napisany cały Stary Testament. Każda wzmianka o krwi mówi o mojej krwi przelanej na ołtarzu, którym jest krzyż. I on idzie i on wjeżdża w ten system, rozumiecie? On tam wjeżdża, oni mu świątynię pokazują, on mówi, rozwalcie to, w 3 dni to odbuduje. W ogóle rozumiecie, co on w ogóle tam wyrabia? I co? Za co oni go zabijają? Nie za to, że uzdrawiał chorych. Nie. Oni go zabijają za to, że on rozpieprza religię. Rozpieprza im humanistyczne rzeczy. Występuje oficjalnie przeciwko diabłu. Rozumiecie? Przeciwko diabłu. Staje i mówi, on nie ma nic do mnie. Okazuje się, że diabeł ma wszystko do kogoś, ale nie do Jezusa. Więc mówi, on do mnie nic nie ma. On jest cienki jak szyletka policyjna. Cienki. Każdy, kto poddaje wątpliwość syna, nie ma ojca. Coś wam zaraz pokażę. Poddawać wątpliwość, to znaczy nie wyznawać. Wyznawać.
Ten zwrot oznacza, posłuchajcie, co to jest wyznawać. Ten zwrot, który jest zapisany homologeo. To jest dokładnie napisane, każdy, kto nie homologeo, rozumiecie? Nie homologeo, czyli nie wyznaje. Co to jest homologeo? Ten zwrot oznacza zgadzać się z kimś lub z czymś. Czyli to nie chodzi o to, że na przykład ktoś mówi, Jezus jest moim Panem. I on w tej chwili, jak on powiedział, Jezus jest moim Panem, to mu się duch narodził. Bo to tam musi zajść reakcja homologeo. Czyli w wyznaniu musi nastąpić zgoda, tak? Z koncepcją śmierci i zmartwychwstania za twoje grzechy. Ale zgoda musi być, tak? Ja się z tym zgadzam, ja to wiem. Kropka. A więc zgadzać się z kimś lub z czymś. Dalej, homologeo znaczy przyznawać się do kogoś lub czegoś. Przyznawać się, czyli oficjalnie mówić, że ktoś, tak, jest twoim przyjacielem, jest częścią swojego życia lub jakiś pogląd jest twoim poglądem. Jak ludzie do mnie, jak ja na przykład przyglądam się na ludzi, którzy ukrywają, że są chrześcijanami, oni ukrywają w środowisku, w którym są. Ja mówię, co ty robisz? Dlaczego ty nie mówisz, że spotkałeś Jezusa wszędzie? Czemu ciebie w pracy nie wiedzą, że jesteś narodzony z Bożego Ducha? Czemu ciebie w szkole nie wiedzą? Czemu? Rozumiecie, dlaczego ja chcę imiennie, żeby głosić Ewangelię? Podpisywać się po tym? Proszę bardzo. Głosisz, podpisz się, imię, nazwisko, proszę bardzo, mi się do ciebie przypieszę. Ja już mam dosyć orki. Ponieś mój ciężar trochę. Pokochaj w ten sposób, się podpisz pod swoim zgłoszeniem. Ja się do ciebie przyczepię. Bo to jest przyznanie się do Jezusa, to jest homologeo. Jestem Chrystusowcem i co mi zrobicie? Jak mnie zamknęli po nawróceniu do więzienia, wyciągnęli mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, całe te Kongo wyszło. Zamykają mnie do więzienia, tak siedzę sobie na tych przejściówkach, mówię, dobrze, Panie Boże, już nie wiem. I teraz już nie wiem nic. Nie wiem, ile będę siedział, nie wiem, co z żoną, co z dzieckiem, już nic nie wiem. Dobrze, dobrze, mówię. Co mam robić, mówię, Boże, co ja tu mam robić teraz? Pustka, pustka, pustka i to będzie taka informacja. Gdziekolwiek pójdziesz, mów, że mnie znasz. Ostatnia rzecz, którą chciałem w ogóle, wyrok na mnie jest wydany, rozumiesz? Siedzę w więzieniu, wiesz o co chodzi, w więzieniu siedzę, jest na mnie wyrok wydany, żeby mnie zabić w ogóle, ze starego życia mówię, siedzę tu, jak? Przecież tu będą ci ludzie, co chcą mnie sprzątnąć, mówię, no kurczę, mówię, teraz chodzić tu się przyznawać. Wchodzę do pierwszej celi z tych przejściówek, wchodzę, stanąłem, patrzę, siedzę, spojrzałem po twarzach, twarze nieskażone myślą. Kadzidełka się palą, stąd wniosek, że ćpają w celi, żeby zabić zapach marihuany. W ogóle mówię pięknie, popatrzyłem, mówię, cześć, Artur. Mówię, panowie, na samym początku bardzo ważna informacja. Spotkałem osobiście Jezusa, jestem narodzony z Bożego Ducha. Oni patrzą, co wiecie, cera, dwie cele na oddziale, więźniów wzmożonej ochrony. Czyli sami ludzie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Popatrz, tak jak komornik na szafę tak się patrzyła. Co ty powiedziałeś? A ty, że Jezusa poznałeś. A jak poznałeś? Gdzie poznałeś? Opowiedz. Opowiedz. Dwóch wyszło na świetlicę, dwóch zostało. Z tych nerw od razu sobie zapalił jointa. Mówi, osiadaj, opowiadaj. A, jeszcze się rozebrałem, mają takiego Hitlera ze swastyką tutaj, tatuowanego. Hitler na czerwonej swastyce, bo ja miałem zajawkę faszystowskie kiedyś. Rozebrałem się, bo to ciepło. Jeden na mnie spojrzał, o, widzę kolega, mówię faszysta. Mówi, co, nienawidzimy Żydków? Nie mówię, ja kocham Żydów. Mówi, Jezus jest Żydem. On się spojrzał na mnie, jest bladł się. W ogóle wiesz, tu gość z Hitlerem, w ogóle wiesz, wychodźmy, że on kocha Żydów. W ogóle wiele traf Żyda jakiegoś. No i dobra. Zacząłem im głosić. Głoszę im przy tym stole, czekaj Ewangelię. Dopiero to szedłem, jeszcze się nie rozwinąłem. Głoszę im Ewangelię. Człowieku, jeden
bo popatrzył na mnie, mówi, tobie się od kraka zawiesiło, ja już to rozumiem. Drugi mówi, chyba się muszę przespać. Wstał za 2 godziny i mówi, śniło mi się, że Jezusa spotkałem. Po roku w więzieniu w Kamińsku wybiegł z Biblią na spotkanie dla wierzących, mówi, ratujcie mnie, chcę odejść Jezusowi. Rozumiecie? A ten pierwszy, co powiedział, że mi się po kraku zawiesiło, tak? Był w grupie przestępczej, był bardzo bogaty, miał swoje agencje towarzyskie, miał zakłady bukmacherskie, tak? Wyszedł na wolność, zerwał ze wszystkim, wyprowadził się do Szkocji jeździć ciężarówką. Rozumiecie? Oddał życie Jezusowi oczywiście. Idź i przyznawaj się do mnie, powiedział Bóg. Homologeo. Homologeo. Zgodność z oryginałem. Dalej homologeo to uznawać kogoś lub coś za najwyższą formę autorytetu. Nie ma wyższej formy autorytetu niż Chrystus i poglądy Chrystusa. Jaka jest inna forma? Dalej homologeo to znaczy zawrzeć z kimś umowę. Kiedy ktoś zawierał w Grecji umowę z drugim człowiekiem, to się nazywało homologeo. Oni zawierali umowę. I dalej homologeo znaczy przyrzec lub obiecać coś komuś. To jest homologeo. Kto ustami swoimi homologeo, że Jezus jest Adonai. Wow. To jest to. I tutaj jest napisane, a kto nie wyznaje, czyli ktoś, kto nie bierze pod uwagę Jezusa poglądów, nie uważa ich za ostateczny autorytet, tak? To on nie uznaje Jego jako Syna, w związku z tym nie uznaje też Ojca w praktyce. Rozumiecie mechanizm? To są logiczne rzeczy. To rzeczy implikują jedne drugie. Rozumiecie? To jest, jeżeli ktoś występuje przeciwko poglądom Chrystusa, to oznacza, że on nie bierze poważnie Syna Bożego do swojego życia. A jeśli nie bierze poważnie Syna Bożego, to nie bierze poważnie tego, który go posłał, czyli Ojca. Rozumiecie, jakie kongo? I ludzie mówią, Duch Święty mnie prowadzi. I mówią do mnie o jakiejś rzeczy, która jest antychrystusowa. A ja jestem obkuty w sprawach Chrystusowych jak głupi. Bo od 2001 roku na tym spędzam czas. Cały czas. Szukam Jego poglądu. Szukam Jego koncepcji. Szukam Jego emocji. Czy wiecie ludzie, że jak ja zaczynam oglądać jakąś emocję, która emocje, którą gdzieś tam sobie uwalniam, która jest sprzeczna z emocjami Jezusa, to ja biorę to na warsztat? Ja to na warsztat. To nie ma tam, że ja tam sobie pozwoliłem, że coś tam sobie pryknę w emocjach. A nie pryknę, zaraz, spokojnie. Okej, pryknąłem. Biorę te pryknięcie. Teraz patrzę. Aha, to tak wygląda. Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Ja w ogóle teraz potrzebuję od Ciebie przyjąć moc. Skąd ja mam wziąć, żeby te pryknięcie rozpieprzyć, proszę Ciebie, na atomy. Tak? Przecież tego nie, to nie ma prawa istnieć. Ja się nie mam prawa tak odzywać, ja nie mam prawa tak prezentować Twojej osoby, ja nie mam prawa tak się zachowywać, ja nie mam prawa w ogóle nie gniewać się lub gniewać, ja nie mam prawa radować się lub nie radować, bo to zależy od sytuacji. Wow! To jest pogląd Chrystusowy wszystko. To jest Chrystusowy. Dlatego potem, kiedy Ty w sobie robisz to, to Ty wyczuwasz antychrystusowość na odległość. Tak powąchasz, popatrzysz, kolego. Czas na powrót. Tutaj, a więc wyznawać Syna, czyli homologeo względem Syna, czyli ogłaszanie, że jest się w Synu, oznacza mieć takie samo zdanie na każdy temat, co Chrystus, mówić to, co Chrystus, opowiadać o tym, co mówił i robił Chrystus oraz robić to, co Chrystus. To jest w ogóle temat związany z naszym życiem.
A duch Antychrysta będzie występował w różnych formułach przeciwko tym zagadnieniom. Rozumiesz? To są bardzo proste rzeczy. Ktoś pali papierosy, a wie, że jest łaska. Ok? A więc wie, że Bóg się na niego nie gniewa w ogóle. Czy pali, czy nie pali, to Bóg ma o nim takie samo zdanie, bo Bóg w Chrystusie go pokochał. Rozumiecie? I ktoś sobie pali, mówi, a to sobie palę. To palę sobie papierosy, a bo to nie ma znaczenia, bo Bóg mnie kocha. Ja mówię, ale śmiercisz mnie. Siedź przy mnie i śmiercisz. No i co mam z tobą zrobić? Kaśnicą cię chrysnąć? Czy co mam ci zrobić? Otwierasz do mnie buzię i mówisz tak. Jezus jest moim Panem. A ja mówię, poczekaj, złapię równowagę. U mnie uderzyła nikotyna i 600 pan ilej substancji toksycznych z twoich płuc. Zaraz wrócę do normy i odpowiem, że też jest moim Panem. Bzdura. Tak? To tak nie działa. Bóg cię kocha, jak palisz papierosy. Tak? Pytanie. Jarał Jezus? Nie? Nie ma nigdzie, że poszedł Jezus i się zajarał. Poszedł z apostołami, proszę ciebie, zajarali mu jednym. A potem wyłożył im, proszę ciebie, podobieństwo o czworakiero. Nie ma takiego działu, nigdzie nie znaleźliście? Nie ma? Ewangelia według świętego Marlboro. Nie ma? Nie ma takiego czegoś? Nie ma? Nie ma! Nie jarał Chrystus. Zgadnij, czego możesz nie robić. Nie jarać. Bez żadnych problemów. I to się nazywa łaska. Rozumiesz? Ale nie mów mi, że jest jakaś ideologia do tego, że ty palisz. Po prostu palisz i śmiercisz, tak? Umówmy się w prosty sposób. Nic mnie do tego. Po prostu będę dalej z tobą obcował. Będziemy mieć taką relację braterską. Na większą odległość. Zrozum mnie. Kochaj mnie w ten sposób, tą większą odległością. Tak? Ale nie rób ideologii do tego, bo to jest antychrystusowe, bo to duch antychrysta zaczyna działać. Duch antychrysta. Duch antychrysta. Takie samo zdanie na każdy temat, co Chrystus. Mówienie tego, co Chrystus. Opowiadanie o tym, co mówił i robił Chrystus, oraz robienie tego, co Chrystus. Oto nasz cel. To na kartkach, na kartce wypisane nad łóżkiem, gwoździe przybite. To jest. Tak? I codzienne ogłaszanie tego. Jestem jak Chrystus. Przeciwstawiam się demonicznym siłom antychrystusowości. Będę wyczuwał duchy antychrystyczne z daleka. Żaden duch antychrystyczny nie pojawi się w moim środowisku. Będę to tępił jak nieplenne zboże. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest to. To nie można inaczej. Kościół to Kościół Jezusa Chrystusa, to ciało Chrystusa. A duchy antychrystyczne, one wchodzą wszędzie, wchodzą też do Kościoła. Bo z Kościoła tak naprawdę nabierają siły. To jest w ogóle przeciwne, że duch antychrystyczny nabiera siły w Kościele. On jest jak mech, wykorzystuje wolność chrześcijanina. Wykorzystuje. Rozumiecie? Wykorzystuje to, że chrześcijanin staje się coraz bardziej świadomy, że jest łaska. On to wykorzystuje i następnie bierze na warsztat takiego człowieka, ok? I zaczyna mieszać mu w głowie. Wiele rzeczy w kościołach jest natury antychrystusowej. Nie wolno nam się z tym godzić. W naszych modlitwach musimy się temu przeciwstawiać. Na naszych modlitwach wstawienniczych mamy to robić. Rozumiecie? Duchy antychrystusowe robią ludziom zamęt w głowie. Ja się patrzę na ludzi, czasami mówię, że on zwariował. No zwariował. No logicznie to nie można tego określić. Podczas naszej ostatniej modlitwy stawienniczej jedna osoba miała wizję, jak
podczas uderzania w demoniczne siły. Biała postać kobiety wyszła z kościoła. Wyszła. Opuściła. Człowiek ten też widział szwadron duchów. Wierzę, że to były właśnie duchy antychrystyczne. Miały maski przeciwgazowe na twarzy. Jeden z nich pod maską człowiek mógł zobaczyć tą twarz. Twarz była jak masa płynna. Nie było tam jakby żadnej twarzy. Był to chaos, zamęt, zamieszanie, głupota. Demony też szły jak cyborgi. Jak cyborgi. Bezmyślne, kretyńskie cyborgi, przenikające ludzi. Doprowadzające do tego, że ludzie tracą orientację. Rozumiecie? Tracą orientację. Nie wiedzą, o co chodzi. Mówię, w ogóle, czym sprawa? Ja mówię, dlaczego pozwalasz sobie na to, aby gdzieś twoje myśli biegły w stronę antychrystyczną? Potem taki demon ma do ciebie prościutkie dojście. Wiecie, o co chodzi? Żeby nie rozważać niczego, co jest antychrystusowe. Żeby nie rozmawiać z nikim, kto propaguje antychrystusowość. Chłopaki, jak teraz szli tam głosić, gdzie byli, ja powiedziałem im na prostu jedną rzecz, mówię, pamiętajcie, bierzcie autorytet. To i co zrobili? Oni tam wjechali jako królowie, jak Chrystusi. Rozumiecie? Tam Chrystus wjechał. Co zrobił ten Chrystus? Ustanowił swoje prawa, cele, dążenia. Już nie było innych odczytów humanistycznych, religijnych. Rozumiecie, o co chodzi? Już nic nie było. Tam już nikt się nie dzielił, co dobre, a co złe. Nikt z drzewka poznania dobra i zła tam już nie kuszał. Tak? Nikt. Wszyscy z drzewka życia. Chcę, żebyście zrozumieli to. Bierzcie autorytet nad jakąkolwiek formą myśli antychrystusowej, która przychodzi ci do głowy. Nie rozmawiaj też o rzeczach antychrystusowych. Jak ktoś przychodzi, zaczyna z tobą rozmawiać o antychrystusowości, rozumiesz, to ty powiesz, ale weź, przestań, jestem z innej w ogóle ekipy. Jestem z tej ekipy, która homologeo, która wierzy każdemu słowu Jezusa, która się zgadza z każdym słowem Jezusa, dla których prawda jest number one. Ludzie, co nam zostanie, jak stracimy odrobinę prawdy? Nic nam nie zostanie. Prawda to jest nasz fundament, nasze życie. Wszystko możesz stracić, ale prawdy nie możesz stracić. A jak nawet wszystko stracisz, ale nie stracisz prawdy, to wszystko odzyskasz jeszcze w dwójnasób. Bo prawda zawsze będzie motorem wszystkiego. Ona cię zawsze podniesie, zawsze wyswobodzi, zawsze da ci napęd, zawsze da ci grunt, zawsze będziesz mógł po czymś biec. Ale wyrzuć tylko prawdę, rozumiesz? I tracisz orientację. Kaczka, jak traci orientację, to nurkuje dupą. Rozumiesz? To nie tak działa. Nie wolno tracić orientacji. Nie wolno tracić orientacji. Trzeba normalnie funkcjonować, być zorientowanym. Dlatego jest napisane, że Bóg nam dał ducha zdrowego myślenia. Zdrowego myślenia. Bóg nam nie dał ducha krytyki. Tak jak się Michał mówił, no różę dostałem, czy tam, nie wiem, co dostałem, konia chciałem, czy zielonego. Pewnie coś Pan ma to w tej sprawie. Nie. Logiczne, zdrowe, normalne myślenie poddane Duchowi Świętemu, to jest w ogóle wewnętrzny człowiek. To jest to. Jesteś człowiekiem Chrystusowym. Jesteś Kościołem Chrystusa. Nie daj się w nic wkręcić. Panuj, zarządzaj, bierz autorytet. Nie pozwalaj, żeby nad tobą brano autorytet z perspektywy antychrystusowej. Nie pozwalaj, aby przez humanizm, przez religię coś cię wzięło, przytuliło. Cię pogłaszczę, cię tak przyliżę i że dobrze. Stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za Kościół. Ojcze, ja się modlę i dziękuję Ci za to,
że każda demoniczna siła, antychrysta, ona nie ma najmniejszego wpływu na ludzi w tej wspólnocie i w całym zespole apostolskim obóz Boży. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my przeklinamy każdą demoniczną siłę antychrysta. W imieniu Jezusa ustanawiamy Boże plany, cele i dążenia w ludzkich umysłach. Ogłaszamy myśl Chrystusową. Myśl Chrystusową w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci, że namaszczenie Twoje, namaszczenie Świętego jest na nas i wszystko wiemy. Ojcze, i my jesteśmy w stanie rozpoznawać wszystko to, co jest antychrystusowe, Ojcze. Co przychodzi w jakikolwiek sposób do naszego wnętrza lub działa od zewnątrz, Ojcze. Ojcze, my w imieniu Jezusa ogłaszamy, że widzimy jasno i klarownie i że będziemy w te rzeczy uderzać, jak tylko będą się do nas zbliżać. W imieniu Jezusa. Twoi aniołowie nas chronią, oni o nas dbają. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.